Rodzicom się to nie spodoba. Dostaniemy szlaban na całe życie. A widzisz tu rodziców? Przepraszam, trochę nas poniosło. Od 147 dni kisimy się na arce, dojadając resztki i parostatkiem piękny rejs to nie jest. A ta zielona breja to co? Glony z tofu wersja wege. A tu znajdę mięsko? Ani tu, ani tam, ale zawsze możesz użyć wyobraźni. To wszystko, co zostało z naszych zapasów? Musimy znaleźć więcej jedzenia, bo lwy są głodne jak wilki. Dave, gdzie są dzieci? Najzabawniejsze zwierzaki powracają i są bardzo głodne. Suchy ląd? Tu musi być coś do jedzenia. O proszę, jednak żyjesz. Ty jesteś prawdziwym pluszczakiem. No zostaw, mam pewne kompleksy. To schronienie dla wszystkich pluszczaków przed drapieżnikami. Tymi z Arki też. Żarcie! No to teraz nas zeszrą. Są głodni, może zaprosimy ich na obiad? To mięsożercy, co według was będą jeść? Glony z tofu? Jakie glony z tofu? Was! Oj, popuściłem! To nasza wyspa i nie będziemy waszym jedzeniem. Nie zmięsożeraj mnie! Wspólna podróż Arką nauczyła nas jednego, że... Nigdy, przenigdy nie rób za taboret dla hipopotama. Nie pomagasz, Dave. Wyrusz na wielką wyprawę. Woda do stołu! Macie wybór. Albo znajdziecie jedzenie, albo będziecie jedzeniem. Możemy negocjować? W poszukiwaniu nowego domu i czegoś do przekąszenia. Ups 2. Bunt na Arce. Komedia na fali. Coście wandale zrobili z Arką? Zniszczyliście nasz jedyny środek transportu, żeby zbudować jacuzzi? Ależ skąd? Zniszczyliśmy je, żeby zbudować 3 jacuzzi, saunę i nowiutki bilet. Kopsy niektórym oczajto. Wkrótce w kinach. Nasiusiałam do wody.